Wiu! 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Wieża, wieża, co się dzieje? Lecą na nas bomby. Co? Było rano. Zbudził nas niespodziewany alarm. Poszedłem dowiedzieć, co się dzieje. Jednak to, co się działo, wykluczało poza wszystko to, czego się spodziewałem. Panowie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Leci na WTF City bomba atomowa. Co? Jak to bomba atomowa? Co teraz? Musimy coś wymyślić. Jesteśmy jednostką specjalną po to stworzoną, by chronić prezydenta Trumpa. I po to, by WTF City trwało wiecznie. Musimy, panowie, coś zrobić. Zacznijmy od tego, żeby znaleźć samego Trumpa. Widział ktoś Trumpa w ogóle? No, wstałem rano, przesłuchałem wszystkie płyty i mówię, później pójdę pozwiedzam te piękne okolice wokół WTF City. Dziś przede mną ważne przemówienie. W związku z tym muszę być wypoczęty, odpoczęty i nienapoczęty. No, tremę trochę mam. To po tym, jak mi wywalili z tamtego jednego państwa, to teraz rządzę innym i się boję, że mnie stąd też wywalą. Ale może nie. Przemówienie będzie dobre, to nie. Prezydencie! Prezydencie! Jesteś tu, prezydencie? Jesteś tu gdzieś? Prezydencie! Chłopaki, nie widzę go! Chłopaki! Może to on śpiewał tą piosenkę, że sobie strzeli kupę z rana? Nie, to nie był jego głos. Szukam. Widzę prezydenta! Prezydencie! Prezydencie Trumpie! Mam ważną informację. Co jest takiego ważnego, co mi przeszkadza? Ja mam, człowieku, zaraz zebranie. Ja mam zaraz przemowę. Co ty mi tu zawracasz czapkę? Prezydencie, zła wiadomość. Nie wiem, jak to prezydentowi powiedzieć. W stronę WTF City została wystrzelona bomba atomowa. Co? Co? Jaka bomba atomowa? Ile jest tych bomb? Nie wiemy, prezydencie. Nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Wiemy o jednej. Co ty gadasz? Przecież ja mam zaraz przemowę. Muszę się w takim razie streszczać. Właściwie już powinienem tam być na tej przemowie, a się spóźniam. Musi się streszczać. Co jeśli nie zdążę jej wygłosić i bomba atomowa w nas uderzy? Wtedy nikt nie usłyszy mojej pięknej przemowy. Cóż to byłaby za strata dla świata? Panie prezydencie, bardziej myślimy o tym, żeby jednak tą bombę jakoś zneutralizować. Czekaj, zrobimy tak. Ja wygłoszę przemowę, a później zajmiemy się neutralizacją. Panie prezydencie, bomba atomowa nie do końca tak działa. Ja to się czasem zastanawiałem, po co jest mi ta jednostka specjalna. Przychodzi taki chłopek, co on skończył? Co on skończył? W ogóle on skończył jakąś kolorowankę chociażby w życiu malować, nie mówiąc o szkole, że jakąś skończył? I mi będzie się kłócił, że wie, co to jest bomba atomowa. A ja wiem, co to jest bomba atomowa, bo przecież miałem o tym w Krykówce jednej, w atomówkach. Była tam bomba atomówkowa. No to jest to samo, prawda? Bomba atomowa i bomba atomówkowa chyba. No to o co chodzi? Nie widziałem tu mojo jojo w okolicy, więc raczej jesteśmy bezpieczni. Słuchaj, typie, ja to ogarnę. Ty się nic nie martw, spokojnie. Dopiero jak nie ogarnę, to ci krzyknę: nie ogarniam! Dobrze, prezydencie, okej. Będziemy czuwać jak zawsze. No, a ja teraz idę wygłosić swoją przemowę. I co? Przekazałem prezydentowi informację. Możemy działać? Możemy działać? Ja ją mogę zestrzelić ze swojej snajperki. Mam najlepsze oko w mieście. Wypatrzę każdą promocję w Żabce, więc ja tą mówkę wypatrzę. Nie, czekajcie, stop. Prezydent kazał czekać. Powiedział, że ogarnie, a dopiero jak nie ogarnie, to krzyknie... czekajcie, jak to było? Prezydencie, krzyknie jeszcze! Nie ogarnia! Tak to będzie. Jeżeli nie ogarnie, dopiero mamy wejść. I co? Myślisz, że ogarnie? Wiadomo, że nie. Dlatego musimy zastosować tajną operację B1385. Słyszałam swoją ksywę. O co chodzi, panowie? Słuchaj no. Prezydent ma problemy ze sobą największe. Musimy zrobić tajną operację. Wchodzisz do WTF City, że niby przypadeczkiem uratujesz to WTF City. Nie możemy sobie pozwolić na oczekiwanie na to, aż prezydent wyda, prawda, komunikat. Dobra, panowie. Jak to zrobimy? Stary manewr? Okej, mili państwo, to się może faktycznie źle skończyć. Chyba nie damy rady. Delta Alfa, podaj koordynaty. Okej, mam. Co? Kim ty jesteś?
Jestem nowym ministrem obrony. Uratowałam wasze miasto. Tak jest. Wchodzisz do miasta, ratujesz miasto, mianujesz się ministrem obrony. Nie możemy czekać na tego prezydenta i jego decyzję. Dobra, zrozumiałam. To co? Prezydent widzę wchodzi. Prezydent będzie wchodził. Dobra, muszę lecieć. Ile mamy czasu na rozwalenie atomówki? Jakieś 38 sekund. Łatwizna. W Bangladeszu robiłam to w 13. Dobra, lecę. Dobra, panowie, a my teraz tak. Nie spuszczamy z oka prezydenta do samego końca. Wiecie jak jest. Nigdy nie wiadomo. Zazwyczaj atomówki są dwie. Musimy więc je mieć na baczności.